Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z gry City Skylines. Zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, którym będzie budowa stadionu, to ja bym sobie jeszcze przeniósł jedną rzecz i zrobił kolejną. W tej mojej siedzibie bezpieczeństwa przeniesiemy sobie tą bazę, bo o niej zapomniałem, i zbudujemy sobie naprzeciwko niej taki mały zbiornik z wodą, który mam nadzieję jakoś pomoże gasić pożary w mieście, bo jest ich sporo dosyć, powiem wam. I taki mam właśnie pomysł, żeby sobie wykonać taki fajny tutaj zbiorniczek. Zaraz wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi. Tylko to sobie tutaj ładnie połączymy w ten sposób. I tutaj będzie taki zbiornik z wodą, który musimy oczywiście wykopać. Moc większa. Tak jakoś mniej więcej na taką głębokość, to musimy sobie teraz fajnie tutaj wyrównać do tych wszystkich krawędzi, do ulicy, do tych nabrzeży. I tutaj spróbujemy sobie wylać wodę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ta woda nie będzie jakoś zbyt szybko wysychać i czy będą korzystały z tego śmigłowce. No bo wiecie, teraz muszą one dopiero z bazy lecieć po wodę, przypuśćmy tu. I dopiero do pożaru, przypuśćmy, tu. A dzięki temu sobie od razu stąd polecą do pożaru. Co moim zdaniem powinno odrobinkę przyspieszyć gaszenie. Ale tak jak mówię, nie wiem, czy oni nie będą tego... Czy ta woda nie będzie zbyt szybko tutaj wysychać. Tego się boję, zaraz to sobie sprawdzimy. To podłączymy. Tutaj jeszcze też by wypadało zrobić wodę do tej samej bazy. Możemy grę trochę przyspieszyć. No i zobaczymy, czy to się w ogóle napełni. Okej, z tego co widzę, to nawet napełnia się dosyć szybko. Mam nadzieję, że również to nie będzie się szybko stąd, wiecie, wyparowywać. Dobra, ja sobie to teraz pozwolę wyłączyć. Okej. No i okej, no mamy taki zbiornik z wodą dla śmigłowców. Zobaczymy za jakiś czas, czy to nie wyschnie zbyt szybko. I czy będą korzystały z tego śmigłowce. Także no, zobaczymy z czasem. A teraz, moi drodzy, powolutku możemy sobie przejść do budowy stadionu. Kupimy sobie nowy kafelek w tym miejscu. Mamy tutaj też dostęp do autostrady. Póki co więcej nie mogę, ale za chwilę prawdopodobnie odblokujemy sobie nowy kamień milowy, czyli duże miasto. I będzie kolejny obszar, jakieś tam nowe usługi, przepisy, nowe drogi, nowe budynki. To mnie bardzo interesuje, bo zapełniają się dosyć szybko cmentarze. Również tą dużą wieżę ciśnień to też się przyda, bo nie chcę wody brać za bardzo z rzeki, bo może szybko, prawda, wyschnąć. Mamy też, to jest bardzo fajny budynek. Oj, mamy już duże miasto, bardzo fajnie. Mamy też stadiony, które, no, interesują mnie w tym odcinku, ale po kolei. Mamy trochę hajsu sobie dostaliśmy za kamień. Tu sobie jeszcze zrobimy straż pożarną, bo tutaj ta jedna nie wyrabia. Ja sobie chcę zrobić tą taką dużą stację, tak żeby też sięgała na drugą stronę. O, ta ma naprawdę spory zasięg, pięknie. To ja sobie ją pozwolę tutaj zbudować. Tą sobie usuniemy i w miejsce tej straży wybudujemy sobie tą kryokryptę, która jest tutaj. Ona jest z DLC coś tam Creator Pack. No, ona jest z jakiegoś tam Creator Packa. Chyba, no nie wiem, no nazwy nie wiem, bo jest tego tyle, że nie mam pojęcia. Ale coś w tym stylu. Tu jeszcze widzę, jakaś przestępczość też się pojawiła. Pokażę, jak to wygląda. Aha, bo tu w ogóle nie mam komisariatu policji. Bardzo fajnie. Ale widzę, że na razie mnie nie stać na takie ceregiele. Możemy sobie trochę grę przyspieszyć, żeby hajs się zarabiał szybciej. No i powiem wam, że taki może zwykły posterunek, bo ten kosztuje ile? Ten za dużo, ten jest tańszy. Dobra, to niech będzie ten w ogóle tańszy dużo. Więc niech będzie ten, zrobimy sobie go może koło tego tutaj, tego schronu. Na przykład, o, w tym miejscu będzie sobie stał. Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szkolnictwo. No, przydałaby się jeszcze jakaś szkoła podstawowa gdzieś tutaj w okolicy. Tutaj w ogóle nie ma. O, bardzo fajnie. To sobie zbudujemy taką europejską. Na przykład gdzieś tutaj, koło tych drutów. Niech będzie szkoła. Mamy też tramwaje, więc będzie spoko dojazd. Jak tam szkoła średnia? No też biednie. Mamy tylko dwie. Wypadałoby w tym centrum w ogóle jakąś zrobić.
Czy ja tutaj nie budowałem szkoły średniej w odcinku poprzednim? Coś mi się... Może nie budowałem. Okej, więc ona będzie sobie stała tutaj przy tej głównej drodze, ale do tej drogi będzie zwrócona, żeby tutaj nie było korków na przykład. Także tu widzę, że mamy tak, no, na styk to jeszcze może być. Uniwrek to już w ogóle jest spoko. Także bailando. Mamy jakieś prace naukowe zrobione? Tak, mamy jedną pracę, jeszcze jedna i będziemy sobie mogli go troszkę rozbudować. Ja w ogóle porobiłem, moi drodzy, tutaj takie fajne budynki, a to miał być też teren tego uniwerka, ale w sumie dobrze, niech mają takie trochę budynki. Tutaj coś się jeszcze tam powciska, także niech będzie, już tego nie będziemy burzyć. Niech sobie to w ten sposób będzie. Tą drogę sobie bym jeszcze tutaj zupgrade'ował, powiem wam, do jakiejś troszkę szerszej, bo tu jednak ten ruch jest troszkę duży. Zbudujemy sobie taką drogę. Gdzie ona była, ta droga? Halo. Halo, droga. Gdzie jest ta taka fajna droga? Czteropasmowa. Chyba już ona była. O, tutaj jest. To jest spoko droga. Będzie troszkę lepsza przepustowość w tym miejscu, a taka sama jest wielkość, co mnie cieszy. Tylko oczywiście tu nie mogę, bo jest strome zbocze z jakiegoś powodu. Gdzie tu ma strome zbocze? Hopie. Andrzej. Kurde, gdzie tu ma strome zbocze? A teraz mogę to... Czekajcie, a teraz mogę to... Teraz mogę i teraz mogę to zbudować? Okej. No dobra, no, trzeba było to nadłożyć drogi, ale działa. I to będzie kończyło się w tym miejscu koło straży. Dobra, no bo to takie serio dosyć mocno uczęszczany odcinek. Nawet nie wiem, czy tego odcinka tutaj nie zrobić tylko dla tramwaji, żeby sobie jeździli tędy. Tu. Ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Okej, coś tam sobie już hajsu nazbierałem, więc możemy tutaj sobie powolutku robić to nasze, ten nasz stadion. I powiem wam, że tu bym sobie puścił drogę z tego miejsca i to będzie wyglądało bardzo jak w Warszawie, bo będzie tutaj most drogowy, obok kolejowy, tutaj będzie koło Wisły, stadion, tak lekko za drzewami, tutaj się jeszcze jakąś stację zrobi kolejową. Ej, to będzie bardzo warszawskie klimaty, powiem ci, powiem wam, to będzie dobre, to będzie fajne. Także to sobie zrobimy, tylko muszę sobie kupić kolejny kwadracik, czyli ten, żeby to uskutecznić. I w sumie spoko, bo pojedziemy też w te rejony, jakieś centrum miasta, czy coś sobie zbudujemy, więc już niech będzie tak na przyszłość. I tak, tutaj ten stadion, który ja chcę zbudować, to jest też bardzo ważne pytanie. Przejdźmy sobie do budynków unikatowych, następnie do pakiet twórców i tu mamy sport. I tu widzę, że to kosztuje trochę, ale to jeszcze nie jest, to jeszcze jest spoko, tyle mnie będzie stać. Stadion średni, on taki troszkę za mały moim zdaniem, troszeczkę taki miejski. O, to jest, to brzmi dobrze i wygląda również dobrze. Nie jest to jakiś taki główny stadion. Główny będzie gdzieś może na tamtych wyspach, jak w ogóle będę mógł tam dotrzeć, albo gdzieś tutaj na przykład. Ale tu na początku to sobie zbudujemy taki, on kosztuje trochę, powiem wam, ale damy sobie grę na maksa i zanim ja tutaj pobuduję te wszystkie drogi, to powinienem sobie już na niego bez problemu uzbierać, moi drodzy. Mam nadzieję, że już łapeczkę zostawiliście, będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie kanał, będzie mi jeszcze milej, kto oczywiście nie subskrybuje. I tu sobie zrobimy taką drogę, ja sobie też tą zamienię. O, nie ma prasy, szkoda. Tą sobie też drogę zamienię na taką, która nie ma parkingu, bo no, na taką, wiecie, taką drogę, gdzie jest dojazd do autostrady i tam dalej, to raczej bym tutaj parkingów, powiem wam szczerze, nie widział. Tu widzę, że jest ten sam problem, co tam, a to sobie już poza odcinkiem, nie będę was męczyć takimi pierdółkami. I tak, gdzie ja tą drogę muszę zrobić tak, żeby się fajnie ten stadion zmieścił? Myślę, że sobie ją zrobimy gdzieś w tej odległości, tutaj od drogi. I tu jest w sumie idealne też miejsce na most, bo jest tutaj dosyć ta rzeka taka wąska. Także most tutaj się idealnie zmieści. Zaraz zobaczymy, jak on w ogóle będzie wyglądać. To jest piękny, równy jak stół. Po prostu idealnie. I to możemy sobie też od razu połączyć tutaj z tym jakoś, gdzieś coś. Sobie trochę tych drzew usuniemy, ale są w drodze, także wyjdzie, powiedzmy, że jakoś tam w miarę na zero.
Czy to mogę tak ładnie sobie tutaj zrobić zakręcik? No, chyba tak. Tylko też odrobinkę do przodu i tu będzie piękny zakręt. Proszę bardzo. Cyk. Idealnie obok autostrady. No, także spoczko. Tak, tu mamy gotowe. Tutaj sobie przejadę po prostu pod tymi torami, żeby tu już też nie robić przejazdów kolejowych. Więc to będzie jakoś tak. I tu może jeszcze jakąś taką drogę wzdłuż tych torów, więc to na razie będzie dotąd. I tu będzie też zjazd autostrady, który będzie się łączył tutaj jakoś z tym, z tą drogą. Ale na razie sobie ogarnijmy ten stadion. Już mnie widzę stać, zarobiłem masę pieniędzy, co mnie cieszy. Tego to ja nie wiem, czy będę to robić. To są takie baseballowe, ale też się zrobi kiedyś. Ale na razie piłka nożna. I to bym sobie w sumie widział, o, dokładnie w ten sposób tutaj. Tutaj w ten sposób idealnie. Może nawet jakoś tak równolegle do tych torów mniej więcej to zrobić. Poczekajcie. Jak tutaj już mówiłem, że będzie ta droga koło tych torów, to sobie też ją tutaj zrobimy. I może też tutaj ten od razu walnąć stadion. Ale stadion, dworzec, to ja bym zrobił przy tym torze tutaj. Żeby to już było do takiej mojej, wiecie, linii wewnętrznej, a nie do tej zewnętrznej. Także to będzie po drugiej stronie ten dworzec, a tutaj się najwyżej jakąś kładkę zrobi. Tym razem będzie kładka, tak mi się wydaje. Także tutaj możemy bez problemu robić taką drogę wzdłuż torów. Nie wiem, dokąd to mogę dalej zrobić. O, to mogę daleko zrobić, okej. Także gdzieś tutaj. Tu jakoś ten stadion. Zobaczymy, jak on tutaj wygląda z krateczkami jeszcze. Dobra. To będzie git, tylko no mówię, troszkę bliżej tej drogi bym go zrobił. Jakoś tutaj raczej. I może tak. Żeby to zapamiętać, gdzie to muszę zrobić. Okej, chyba gdzieś dotąd tą. Tutaj musi być kawałek drogi. Tu? Dobrze to wycyrkulowałem? No niech będzie, dobra, tam się z tyłu parkingi porobi, jakąś ścieżeczkę. Dobra, także tu to będzie może tak, żeby tam się jeszcze ta droga zmieściła. Tak czy nie tak? Kurde, wele mole, miętole, fifole. Niech będzie tak. Niech będzie tak, ładnie zarośnięty jak ten w Warszawie. Kurde, żebym porobił. Mamy stadion, on też będzie nam troszeczkę, prawda, przychody zwiększał, co mnie osobiście bardzo cieszy. Sobie od razu damy na maksa bilety. Damy sobie oczywiście kolor pomarańczowy. O, taki ładny, cieplutki kolorek. Super. I jakąś drogę oczywiście wzdłuż tego stadionu w tym miejscu również bym widział. Tam będzie jakieś dojście do plaży, takie nielegalne dojście. No i to by teraz wypadało jakoś połączyć z tą drogą główną, ale nie chciałbym tego łączyć jakoś tak, wiecie, bezpośrednio, czyli coś takiego. Chociaż w sumie czemu nie, z drugiej strony. Tu będzie trochę taki odcinek zbyt krótki i mogą być korki, więc no tym bardziej tego w ten sposób nie chcę łączyć. Z tej drogi można by jakoś taki wjazd, myślę, zrobić. Nie widzę tutaj problemu za bardzo. To powiem wam, idealnie wyjdzie. Kurde, jestem szok i niedożywienie. Zobaczcie, no jakby po prostu tutaj stąd było, nie? W ten sposób, także już jakiś dojazd jest. Taki troszkę zawiły, ale coś jest. I tu sobie kolejny na przykład bym zrobił. A tu będzie skrzyżowanie. To takie, wiecie, główne, które będzie łączyło się później z autostradą. O. I to będzie też spoko, bo wjazd będzie taki reprezentatywny. To będzie, o, proszę bardzo, mamy zaraz na wjeździe, na wprost stadion. Lekko taki zarośnięty, ale jest. Na razie, wiecie, no, małe miasto, więc nie będziemy tutaj szaleć z takimi dużymi stadionami. Dobra, no i tu gdzieś będzie teraz zjazd z autostrady. Myślę, że w tym miejscu, bo tutaj ta droga też idzie troszkę do góry. Tu sobie zjedziemy ładnie pod ziemię. I tutaj w ten sposób elegancko, pięknie, równo wychodzimy na powierzchnię. I no, można by troszkę to bliżej zrobić jednak, żeby ten zakręt lepiej wyszedł. Czyli nie do tego, tylko do tego co tu zrobimy. O, to będzie lepsze, będzie lepiej. Tu
Dokładnie tu. Wychodzimy. Proszę bardzo. To jest bardzo prosty sposób na zrobienie zjazdu z autostrady, który też jakoś tam w miarę wygląda i działa. To jest ważne. O, nawet mi się te linie pomocnicze przydały. O, patrzcie, podejrzana sprawa. Tutaj teraz ładne zjazdy. 440, 440, 440 i 440. Wszystko pięknie, równo. Jeszcze oczywiście to musimy coś sobie zrobić ze zjazdów takich, o, z tego, a nie z drogi, która ma, prawda, jakieś tam chodniki, bo to bez sensu. Tutaj będzie tak, tutaj będzie tak i jeszcze możemy sobie wyłączyć światełeczka, bo są bez sensu, tylko będą powodowały korki. Tak samo tutaj to sobie od razu możemy, o, już widzę ludzie na stadion, halo, jeszcze nieczynne, prądu, wody nie ma, chyba że to pracownicy przyjechali, żeby to podłączyć, w sumie spoko by było. Dobra, to sobie teraz podłączymy, troszeczkę ten zakręt też będzie lepiej wyglądać, wydaje mi się. Okej, okay. I to jakoś na oko. Prawie na oko, dobrze jest. Dobrze jest, nikt z tego strzelał nie będzie, jak to mówią. I tu na wprost piękne ścieżeczki sobie jeszcze możemy zrobić. Burza? A gdzie? O Boże, no nie, wszystko mi się spoli. Wszystko mi się spoli tutaj. Jak tam ta nasza... Halo, woda mi... Woda wyparowała, gdzie jest moja woda? Musimy wody nalać. W sumie spoko, będziemy sobie tak wodę nalewać, jak będzie jakiś właśnie pożar albo jakaś burza. Ej, w sumie też spoko opcja. Trochę będą mieli bliżej zawsze. To sobie to napełnimy tutaj na szybciutko, bo za chwilę będzie się działo. O, dobra, wyłączymy. O, korzystają, także bardzo, bardzo fajnie. Tylko jeszcze moment, stop, zanim będzie burza, to jeszcze musimy sobie pobudować tych oto państwa. Tu jest taka lekka górka, więc to sobie będzie stało na górze, żeby miało lepszy zasięg, bo im niżej jakaś góra przeszkadza, wtedy jest gorszy zasięg, pamiętajcie o tym. To ma zasięg tak, tu sobie zrobimy kolejny. Jak to się wszystko spoli. O, o, tu jest idealne miejsce na taką wieżyczkę strażniczą. Dobra, i chyba wystarczyć powinno, nie? Dobra, no jakoś tam jest to w miarę ostrzegane. Tu by jeszcze można było tak bliżej, a może koło tych torów sobie zrobimy na przykład. O, tutaj. To będzie miało ten obszar w zasięgu. Dobra, no nie, i burza. Burza, ale na szczęście taka w miarę łagodna. Całe szczęście. Całe szczęście. W sumie jest dobre, bo dawno nie grałem jakby była jakaś burza albo deszcz. Bo to fajnie wygląda. Okej, tutaj sobie porobimy oczywiście te alejki. Tu. No, jak pięknie. Tu bym sobie jakiś park taki malutki wstawił, ale by było fajnie, aby taki mały park zrobili. Tu sobie oczywiście musimy, no wiadomo co zrobić. Łach się rozbłysło. Parkingi. Bo bez parkingów to nie robota jest. Tu, aj, tu mi się już nie zmieści. No ale coś tutaj trochę się ich pomieści. Spalił mi się Halo, straż pożarna. Jedzie, jedzie. Tu sobie możemy wozy na jakieś lepsze wymienić. O, przypuśćmy takie duże wozy. Bardziej amerykańskie. One fajnie wyglądają. Czy one w ogóle wyjadą? Dobrze, że zbudowałem tą siedzibę taką dużą. Bo ona ma dużo więcej wozów. Aż 40. O, to jest wóz dopiero. Nie wiem, gdzie się te wozy tutaj mieszczą w tej bazie, chyba na piętrach, bo trochę tu ich jest, ale no spoko, nie? Czy tu oni dojadą do tego stadionu? No dopiero co wybudowali, już wszystko się spoliło. Łapie, wszystko poszło. Ogólnie tutaj w tej grze, jak jest ta burza, to... No nie wiem, czy jest sens ewakuacji mieszkańców, no bo wiecie, no jak jest burza taka zwykła, która ma pioruny, no to raczej się ludzi nie ewakuuje, nie? No i też generalnie burza tak nie pali całego miasta. Jak ta tutaj. Wszystko się spoli. No to wiecie, jak to działa. No wydaje mi się, że to jednak tak nie działa, że mamy takie burze od razu i wszystko się pali. No, ale nie wiem, może w Stanach, czy nie wiem skąd ta gra jest. Chyba nie jest ze Stanów. I chyba inny kraj. Albo ze Stanów. W sumie nie wiem.
I teraz czemu tego to mi się tak zbudowało? Tak dziwnie, mogę to przenieść tutaj? A, czyli zbudować się nie dało, ale przenieść mogę. Ciekawa opcja. Na marnowanie pieniędzy. Tu, tu. Och, się zmieści jeszcze. O, tu się. Tak. No, także parkingów tu jest aż zanadto. Pokażcie, jak tam katastrofy. Płonące drzewa 440, budynki 20, liczba ofiar 0 prawdopodobnie. Także nie ma tragedii. Tą drogę to ja sobie i tak muszę zupgrade'ować, bo tu musi iść tramwaj jeszcze. O! Zapomniałem, że tu ma być tramwaj przecież. Tramwaj i to musimy sobie podłączyć w ten sposób. Całą tą drogę zupgrade'ujemy, to jest ta droga. Będzie tramwajowa, ładna. Z drzewkami, nawet tutaj, o, nawet mogę tutaj koło tego. Mimo, że tutaj trochę nachodzi, ale gra pozwala, więc skoro gra pozwala, to ja nie widzę. Nie widzę? Co? Nie widzę przeciwwskazań. Dobra, widzę, że ugasili ten stadion. Taki trochę. No. Taki trochę średni. No, możemy tu już też prąd i wodę ogarnąć, żeby to już działało też i zarabiało. Bo powiem wam, ze stadionu, no, hajs jest spoko. Pobierzcie sobie darmowe DLC, które jest dostępne między innymi na Steamie. Nazywa się Match Day i ono dodaje właśnie stadion, który możemy sobie budować. On dodaje stadion, nie wiem czy każdy wie, taki stadion. To nie jest stadion, to jest stadion. O, taki miejski, piłkarski stadion, dosyć spory. No i dzięki niemu naprawdę możemy zarabiać niezły hajs, bo za wygraną mamy hajs oraz jeszcze z biletów, także i tak zawsze jakiś hajs się dostanie, co no może się naprawdę okazać pomocne, jeżeli nie ma zbyt dużych przychodów. Tu wszystko spłonęło, boż, ale ogarnęli to, jakoś się bardzo to nie rozprzestrzeniło. Zobaczcie, tutaj jest spoko, tutaj jest wszystko ok. Tutaj też ugasili, także wydaje mi się, że to trochę pomogło. Albo mi się wydaje tylko. To cały jeszcze upgrade'ik. Na moście oczywiście nie za bardzo drzewka. Tu ładny wjazd do miasta. Tu sobie już widzę, korzystają, co jest, co mnie cieszy. Prądu tu jeszcze nie ma. Woda przecież nie ma wody. No to co mi tu mówisz, że woda jest, a jak wody nie ma? Dobra, tu. Ładnie wzdłuż drogi. Tak, tak. Tak i tak. No, także woda powinna być. Jeszcze prąd. Ale prąd to. No, na razie takim drutem trochę chamskim. No, ale jakoś to musimy połączyć. Wiecie o co chodzi? W ten sposób. Połączyło się, bo nigdzie nie ma ikonek, także no problem. No, tu mamy dużo parkingów. Bardzo fajnie. Tu bym sobie jeszcze. A, tu bym sobie jeszcze parkingi porobił. Mogę, czy nie mogę? No, ten teren to już taki jest, troszkę sobie w dół schodzi, tu już tam nie będziemy ingerować. Tak mamy sporo parkingów, szczerze mówiąc. Te puste miejsca, ja sobie wypełnię jutro, albo pojutrze ja będę nagrywać tym betonem, który podobno działa jak Surface Painter City Skylines w modyfikacji. No i jestem tego ciekawy, powiem wam. Czy to będzie działać w ogóle i jakoś tak w miarę normalnie. Tu mogę gdzieśkolwiek tą ścieżkę wstawić? Chyba nie za bardzo. Dobra, ale nie będzie w tym miejscu, tutaj już są. I tutaj co? Myślę, że tu jakieś sobie porobimy, może taką jeszcze ścieżeczkę, żeby tak dodała takiego trochę innego tutaj kolorku. O, taka będzie jeszcze ścieżeczka na przykład. Cyk, cyk. I tu w sumie też może być taka ścieżeczka jeszcze. O, coś takiego. Coś takiego. Takie jakieś tam kolorki. Tu mamy trochę wolnego miejsca z tej strony. Tutaj może być też jakaś na przykład ścieżeczka rowerowa. Nie no, może rowerowa to bez przesady. Ale po prostu taka jakaś ścieżka dookoła stadionu. Z tyłu myślę, że parkingi dla jakichś tam, nie wiem, pracowników, dla piłkarzy, czy nie wiem, dla kogo jeszcze mogą być. Ale by się przydały. Tutaj też ładnie sobie wciśniemy ścieżeczkę. Drzewek tu jest i tak już na tyle, że im wystarczy. Tu sobie zrobię jeszcze jakieś drzewka koło tego, pomiędzy ścieżką a drogą. I tu ten stadium, nie stadium, station, to jest stadium. Station sobie zrobimy, które oczywiście chciałbym, żeby było naziemne.
nie nadziemne, tylko takie normalne, zwykłe na ziemi. O, i tu sobie też z tej drogi od razu walniemy jakieś jeszcze połączenie. O, i to będzie też bardzo fajnie wyglądać, mam nadzieję. To jest równo, to czemu tam mi się wydawało, że jest tak jakoś krzywo? Mega dziwna sytuacja. Okej. Okay. O, no. Kurde, tylko tutaj sobie teraz nie przyjadę. Szkoda, ale to będzie taki tor odstawczy. O, to będzie tor odstawczy. Patrz, jak to ogarniamy. Kurde, jak to będzie ogarnięte. I ten tor sobie będzie szedł tutaj, ten mój. On tu sobie będzie wchodził o w to. No, tu taka jakaś, nie wiem, na jakąś lokomotywę tor na przykład. No, trzeba sobie radzić, kurde bele mole. I ten tor gdzieś tam dalej później sobie będzie szedł. Na razie jeszcze nie wiem gdzie. No, i można by, powiem wam, bo teraz ten tor, wiecie, tu mamy tylko połączony jeden ten, peron tylko ten. Tutaj w ogóle nie jest połączone, bo ten tor nie jest połączony też, on tutaj się kończy za chwilę. Więc można by to jakoś połączyć, ale teraz jak to zrobić, skoro ja nie mogę zrobić tak, bez modów. No to musimy sobie oczywiście jakoś z tym poradzić. Z racji tego, że tutaj mamy taki ośrodek, wiecie, przemysłowy, to tych torów może być tutaj ciut więcej. I zrobimy sobie tak. Po prostu takie obejścia. Na przykład, czekajcie. Ten tor będzie sobie szedł tutaj gdzieś tak w tą stronę. Tutaj sobie zrobimy połączenie z tym torem. Także tu już możemy sobie wjechać. Tu odrobinkę na wprost jeszcze. Tu sobie wjedziemy do tego. Połączenie gotowe. I tutaj sobie połączymy w ten sposób. I teraz pociąg może sobie na każdy tutaj tor zjechać i nie wygląda to jakoś bardzo źle. Nawet można by tutaj sobie jeszcze ogarnąć jakiś kawałek toru, no bo tak to sobie tego nie zrobimy. Ale jak, no, o, kawałeczek toru jeszcze tutaj sobie można by ogarnąć, taki jakiś odstawczy czy coś. I powiem wam, że w tym miejscu można by jakiś zrobić, przypuśćmy, dworzec towarowy, albo ten tor puścimy sobie wzdłuż autostrady i tu będzie jakiś dworzec. W sumie nie głupi pomysł, no. Dobra, a to później, to kiedy indziej się ogarnie. Na razie robimy rzeczy tutaj w tym miejscu. Czy ja tutaj się zmieszczę z jakimś rondem jednak, powiem wam. Takie tyci rondo mogę tu zrobić? Kurde, już widzę, że nie mogę tego zrobić. No nie, tutaj się tego nie da ogarnąć. No, bo to by musiało być takie bardzo małe rondeczko. No, tak milimetr brakuje, no. Milimetr. No to nie będzie w takim razie ronda. Ale to nie jest takiej drogi. No, niestety nie będzie ronda. Możemy sobie tam w sumie uruchomić. To już powinno, znaczy odpauzować. I tu jeszcze odbudować ten parking bardzo ważny. Okej, także mamy tu. Tylko tu sobie wyłączymy pociągi międzymiastowe. Na razie tego tutaj nie potrzebujemy. Tu ta droga będzie sobie oczywiście szła pod ziemię, to sobie to też zrobię. Czemu ja w transporcie? W drogach, błagam. Oczywiście tutaj z tramwajami se pojedziemy tam. Tą drogę tu myślę też by można było na wprost gdzieś z nią pojechać. Równolegle do torów, więc to jakoś tam i tam się później jakoś to zawinie, gdzieś tam się pojedzie. Ale to musiałem zbudować, żeby wiedzieć, gdzie tutaj w ogóle wyjechać. Chyba, że... Nie, bo tu mi się wtedy nie zmieści ten taki ładny zakręt. Ta sobie droga pójdzie troszkę bliżej. Tak samo jak sobie idzie ta tutaj. O, w ten sposób sobie taką esę ogarniemy. I teraz będę mógł troszeczkę bliżej zjechać w dół. Czyli ten tor gdzieś tutaj. No to myślę, że z tego momentu możemy sobie tu już w dół zjechać. Gdzieś dotąd. O, tu sobie już wyjeżdżamy na powierzchnię. Tak samo tu. O, mogę? Mogę. Dobra. No i teraz zrobimy sobie stąd jakąś drogę. Chyba, że... Co? Że jak? O co chodzi? Czemu nie mogę? No nie będę to musiał zburzyć. No trudno się mówi. Także no sobie nie zrobimy esy. No chciałem to fajnie połączyć. No to widzicie to, jak to wygląda.
Tu mogą być jakieś sklepy, myślę, czy coś w tym miejscu. Sobie ogarniemy tak koło takiego stadionu, to takie jakieś fajne sklepiki, oczywiście samowystarczalne, no bo ja jak żeby inaczej. Tu sobie tą dzielnicę zrobimy. Kalino, z dłuższej się nazwy nie dało wymyśleć. Już ten odcinek trochę trwa, powiem wam, więc będziemy, moi drodzy, chyba kończyli. No, także to byłoby na tyle w tym odcinku. Na razie, pa pa.